Cześć, siemanko, witajcie. Kolejny odcinek z serii Sprywatyzowany PGR. I dzisiaj mamy, jeszcze odcinek. Postanowiłem nagrać jeden przed żniwami. Będzie transport i ogarnianie świń. Jeszcze tylko dźwięki ściszę. Dobra, na 40, a pojazdy na 70. No, a także jedziemy na farmę odstawić świnie, ogarniemy je, a kolejny odcinek to będzie już odcinek z żniw. Liczę, że się odcinek spodoba. Jeśli tak, to zostaw łapkę w górę oraz możesz zawsze dać subskrypcję. Teraz powinniśmy chyba tędy dojadę. O Jezu. Ale sobie drogę wybrałem. O, teraz chyba będzie lepiej już. Oj, coś jest chyba nie tak. Chyba tam zaczepiłem. Oj, oj, oj. Dobra, muszę cofnąć jeszcze raz i próbować. Może tak i bardziej teraz w lewo przejdzie. O, przeszło, dobra. Teraz pytanie w którą stronę. No nie, prosto dalej. Tutaj mapę wyłączyć. I tak to wychodzi, gdy nie jestem przygotowany. Nagrywam odcinki na zapas, bo nie będę mógł przez tydzień. Bo mnie nie będzie. Więc nagrywam odcinki na zapas, to już jest. To jest pierwszy odcinek, który nagrywam na zapas. Będą jeszcze prawdopodobnie 3, max 4. Postaram się je wrzucić. Nie dzisiaj. Dzisiaj powinien się pojawić właśnie ten odcinek. A w przyszłym tygodniu będą się pojawiać cała reszta. No, jest problem z OBS-em. Strasznie ścina. Oj. No nie, no znowu. Za niska przyczepa. Dobra, myślałem, że nie przejdzie już. Już się bałem. O Jezu. Nie trafił. Przejechał przez silos. Co prawda pusty, bo pusty, no ale bym przejechał przez silos. No i zaraz mi nie wyszedł ten zakup, no świetnie, mam samolot myśleć. Tędy. I tak, ten. Tu teraz. Jestem wprost na świnie. Oczywiście, jakby ktoś pytał, to przyczepa jest wypożyczona. O, dobra, mogę przenieść. 511 świn mogę mieć. Tutaj. Teraz mam 36. Okej. Pusto. Chyba pusto. A nie, gospodarstwo. To co jest? A, bo nie potwierdziłem, dobra. I potwierdź. Teraz już chyba powinno być. Jest pusto. A w środku powinny być już świnie. Albo na wybiegu. O,
tu jest wyjście chyba. Aha, nie wyjdę, dobra. To wyjdziemy drzwiami, normalnie wrotami. Tak, są na wybiegu, okej. O nie, bo muszę tu zamknąć tą bramę, żeby ona mnie tutaj nie... Ten... A nie, bo tutaj jest dobrze. A się zamotałem. A czemu ty się, świnko, nie ruszasz? Halo, żyjesz? Że wodę muszę im dać? To było? G wybierz. Nie, to było. Przenieś. O! Tak. G wybierz. Tu. Tu chyba. Tak i... No chyba jest ok. Nie, jeszcze trochę trzeba. Nie chcę, żeby to dotykało tej barierki. Dobra, jest ok. Potwierdź, tak. No, jest w miarę ok. O, teraz się ruszają. Już było trzeba im dać właśnie. Dobra, gasimy mana. Ręczny. Idziemy do Mercedesa. Oj, Mercedes, Mercedes. Zakupiłem sobie... Wsiąść do pojazdu. Zakupiłem sobie właśnie jeszcze pełną przyczepę ziemniaków. O, proszę bardzo, pełna przyczepa ziemniaków dla świnek. 43 tony, zważone, możemy odjeżdżać. Dobra. Także ten odcinek to będzie głównie właśnie z przywozu świń i karmienia ich. Kolejny to będzie żniwa, no później prace pożniwne. Też pewnie myślę, żeby się pojawił jeszcze jakiś odcinek z zimy, tylko bym pewnie odśnieżał i ewentualnie jakiś sprzedaż plonów czy coś takiego. Dobra, jeszcze jeden. O! O, to nie było dobry pomysł, żeby tak szybko przejeżdżać przez ten przejazd. No, po pierwszy odcinek to specjalnie nie włączałem chudów, żeby nie przeszkadzały. Teraz będę grał cały czas na chudach, więc będziecie widzieć, ile mam pieniędzy, jaki jest dzień, jaka temperatura, wszystko będziecie widzieć. No, pierwszy odcinek to było przedstawianie, no to tak za bardzo nie chciałem. To był pierwszy odcinek, to też ważne. O jest. Nienawidzę tego zakrętu. I myślę, że w kolejnym sezonie bym dokupił jeszcze jakieś mniejsze pole, ponieważ prawdopodobnie będzie wymiana starych Ursusa i Zetora na jeden nowszy ciągnik do 200 chyba koni. Oraz wymiana prawdopodobnie kombajnu do czwara na coś większego. Niekoniecznie nowszego, ale większego. O, nie wiem, coś właśnie muszę poszukać w ustawieniach, bo mam chyba coś małą siłę hamowania ustawioną, zauważyłem ostatnio. No i przy okazji taka informacja, że przez ten słup da się przejechać. Też ważna informacja. Myślę, że prawdopodobnie w zimę też zobaczycie, jak będę niektóre maszyny, nie wszystkie mył, prawdopodobnie ciężarówki, bo znaczy mana to... Man to jeszcze w miarę wygląda, jak jest brudny, no ale ten Mercedes to jest po prostu okropnie wygląda. Taki czarny, o. Właśnie coś zrobiłem. Dobra. A
funkcjonujemy. Otwieramy wrota. Jedzie. Oj, oj, właśnie chyba jest problem, bo nie wejdę. Nie wjadę. No nie wjadę, dobra. Tak czułem, że nie wjadę. Trzeba zostawić przyczepę ciężarówką. Odjeżdżamy, gasimy. I byśmy pojechali może... Nie mogę trafić. Gdzie jest? Dobra, zrobimy inaczej. O! Dobra. Pojedziemy nim. Trzeba po wózek pojechać do tego. Do tej naczepy. W kolejnych sezonach prawdopodobnie będę dokupywał oczywiście świnie, ale myślę, żebym też zajął się wreszcie tymi krowami, bym zaczął akcję kiszonkę. Na początku to bym myślę, żebym kupił kiszonkę, później zrobił, kupił oczywiście krowy, nakarmił wszystko, poogarniał u nich, a potem bym zrobił, kupił sieczkarnio i zrobiłbym też akcja kiszonka. Tak przeczuwałem, że nie wejdzie, że ciężarówka jest trochę za wysoka. Spróbowałbym z manem, ale man jest chyba jeszcze większy w porównaniu do Mercedesa, więc już nie będę próbował, po prostu użyję tego. Użyję po prostu ciągnika i tyle. Landeka zdjęta, zdjęta, dobra, jedzie. Uuu, ciężko, no ciężko. Nie wiem, czy teraz on wejdzie, bo jest... Przyczepa jest dobrze, prawda? Nie wierzę. Dobra, czyli prawdopodobnie zrobię cięcie i się widzimy już, gdy... No, gdy ogarnę przyczepy. No, także będzie cięcie. No, także widzimy się z powrotem. Jestem już w Zetorze oraz z tymi starymi przyczepami. Oczywiście ziemniaczki pełne. 30 ton jest. 13 jeszcze mi zostało. Jedziemy, pewnie i tak zostanie. Teraz pytanie, czy się zmieści. Zmieści się. Zmieści się, dobra. Jedziemy, tak, nie przesadzajmy, 10 na godzinę, to mam w chlewie. Aha, dobra, czyli nie jest tak, że mogę jechać, tylko muszę w konkretnym miejscu stanąć i... O... Tu trochę... Ctrl S, mają jedzenie? Aha, ma... Dlaczego nie można ziemniaka? Co się dzieje? Naprawdę myślałem, że... Mi się wydawało, że można było ziemniakami ich karmić. One nie mają słomy... Wody mają, kukurydza, pszenica, jęczmień, soja, rzepak, słonecznik. Oho. Dobra, no, czyli najwyżej ziemniaki sprzedam. No, nie mam co z nimi zrobić, więc na innym odcinku bym ogarnął po prostu, może po żniwach albo na zimę nagrał z ogarniania. Zobaczymy. Mi się wydawało, że chyba że przez sezona nie można, bo mi się wydawało, że normalnie jak nie ma season moda, to można karmić ziemniakami normalnie te świnie, ale widzę, że to trzeba mieć chyba właśnie bez sezona. Season chyba właśnie nie pozwala. No dobra, no to trudno, trochę wydałem pieniędzy, będzie później na sprzedaż, może zarobię trochę. Może się zwróci, a może wyjdę na zawód. Jeszcze tego mi brakowało, naprawdę. No, dzisiejszy odcinek mi nie poszedł. Stanowczo dzisiaj jest coś nie po mojej myśli. No i teraz... Jedź, 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 jedź. Zetor, jedź. Dobrze, czyli musimy się wspomóc trochę. Nie chce mi się już dzisiaj... Ten odcinek mnie za bardzo zdenerwował, już mi się nie chce wbawić, więc po prostu wyciągniemy to ręcznie.
O. No, także, jak już mówiłem, kolejny odcinek żniwa, kolejny, no to po żniwach, wiadomo, co się robi po żniwach, czyli na tam bronowanie, przygotowywanie pól na zimę, na kolejne siewy. Pomiędzy odcinkami ogarnę sobie też właśnie świnie. Jakiś inny odcinek bym zrobił, tylko nie wiem właśnie, a już nie trzeba wody. Jakiś odcinek bym zrobił, myślę, że jesienią, jakby mi starczyło czasu, albo może w zimę farmingu bym ogarnął właśnie te świnie wreszcie. Tym razem dobre rzeczy kupił. No, także widzimy się w kolejnym odcinku. No i na razie.